Witam w kolejnym treningu ogólnorozwojowym. Dzisiaj poruszamy się troszeczkę, trochę podziałamy wydolnościowo, tak żebyśmy poczuli, że jesteśmy aktywni. Będziemy chcieli i trochę podruptać, i troszeczkę poskakać w miejscu, ale też porobimy sobie rzeczy statyczne. Dzisiaj, jak widzicie, mamy ścianę do dyspozycji, więc będą też krzesełka. Zatem szykujcie się i bierzemy się do roboty. Przed nami 30 minut. Zaczynamy od truchciku w miejscu. I to niech będzie wstępem do naszych ćwiczeń. Ten truchcik nie musi być bardzo szybki, nie musi być bardzo mocny. Pamiętamy o tym, że jak lądujemy, to lądujemy na palce. I staramy się nie dotykać piętami ziemi, ale to nie znaczy, że musimy być jak baleriny bardzo wysoko na samych palcach. Wystarczy troszeczkę, żeby nie przeszkadzało. I biegniemy w miejscu. I nogi na boki. I wracamy do biegania w miejscu. I teraz pięty o pośladki. Ok, i kolanka troszeczkę wyżej. I biegniemy jeszcze chwilkę. Ok, zatrzymujemy się w miejscu. I teraz nogi razem i robimy taki lekki przysiad i wstajemy na palce. Przysiad i na palce. Przysiad na palce. Tak trochę jakbyśmy się szykowali do skoku na skoczni narciarskiej. Ok, wszystko w porządku. Teraz stopa do przodu i kręcimy nogę do przodu i kręcimy stopą w jedną stronę. Kilka razy. I w drugą stronę. Kilka razy. I druga noga to samo. W jedną. I w drugą. Ok, teraz rozluźniamy. I teraz lekki rozkrok, ręce na kolana i kręcimy kolanami do środka. I na zewnątrz. I teraz staramy się kręcić w jedną stronę. I w drugą stronę. Ok. Ręce na biodra i bioderkami teraz. I w drugą. Dobra. Ręce wzdłuż ciała i kręcimy barkami do przodu. I do tyłu. Rozluźniamy. Teraz ręce szeroko i przedramiona tylko pracują do środka. Na zewnątrz
Okej. Okay. Dłonie razem, splatamy i kręcimy. Rozluźniamy i głowa za lewe ramię i za prawe i za lewe i za prawe i jeszcze raz za lewe powolutku i jeszcze raz za prawe i za lewe ukłon i za prawe ukłon. Super. Teraz będziemy przechodzili sobie do naszego krzesełka, które już za momencik nam tutaj będzie dawało w kość. Jeszcze chwilka, to jeżeli chcecie się napić, to teraz jest dobry czas, żeby to zrobić. Więc w razie czego sięgamy po szklankę z wodą i szykujemy się do tego, żeby nasze uda dostało nieco w kość. Zatem ściana. Jedna albo druga w domu, albo zamknięte drzwi, ale tak, żeby nikt nie otworzył ich z tyłu, po prostu, żebyśmy nie spadli. I stabilnie siadamy, opierając się o ścianę. Nie musi być to bardzo nisko, jak widzicie, nie mam tutaj kąta 90 stopni. Też pamiętajcie o tym, żeby robić to najlepiej na jakimś dywanie, na wykładzinie, albo w kapciach chociażby, tak, żeby się nie poślizgnąć. W zależności od tego, jaką macie podłogę, czasami po prostu same skarpetki mogą się nie sprawdzić. Czasami też buta jest dobrze robić tego typu ćwiczenia. Zresztą, jeżeli chodzi o ćwiczenia, które robimy w domu, to często te ćwiczenia biegowe, podskokowe wykonuje się w butach. Właśnie po to, żeby mieć lepszą amortyzację. A my tymczasem siedzimy, tutaj już czujemy, powinniśmy czuć, że wszystko jest napięte, siedzimy stabilnie. Podpieramy się. Im oczywiście niżej zejdziemy, tym to ćwiczenie będzie bardziej wymagające dla nas, więc to też musicie wziąć pod uwagę. Na początku warto jest zaczynać tak delikatnie, stopniowo po prostu, a potem przy kolejnych seriach, które też będą dopiero schodzić. Zatem jak już jesteście w tej pozycji, to powinniście czuć, że tutaj zaczyna się robić gorąco, że tutaj zaczyna wszystko pracować tak porządnie i te mięśnie tak lekko palą. No i one jeszcze troszeczkę mogą palić bardziej, co jest też fajne. Nawet jeżeli nas będą bolały te mięśnie podczas samego tego krzesełka, które robimy teraz, to nie znaczy, że jak wstaniemy, to ten ból z nami zostanie. On szybko znika, więc to jest bardzo fajna rzecz. A te największe mięśnie, w sumie nie robiąc wiele, ćwiczymy i mocno, mocno wzmacniamy właśnie poprzez takie opieranie się o ścianę. Poza tym, no cóż, no właśnie przy tym ćwiczeniu też można się nieźle pocić, no bo co największe mięśnie w ciele w końcu, które produkują dużo energii, dużo ciepła, które musi być którego ciało musi się troszeczkę też pozbyć, między innymi poprzez pot. I teraz tak, 5, 4, 3, 2, 1 i wstajemy do przodu. I teraz wszystko tutaj z nas powinno bardzo ładnie schodzić. No i super. Rozluźniamy nogi, strzepujemy to jedną nogę, to drugą nogę. Strzepujemy i już uda powinny być całkiem miękkie i już odpoczęły, więc wszystko jest w jak najlepszym porządku. A my teraz przejdziemy troszeczkę do rąk. Zatem ręce szeroko i robimy małe kółeczka do przodu. Okej, i duże. Okej, rozluźniamy. I ręce znowu szeroko, małe kółka, tym razem do tyłu. W
już trochę trudniej idzie, bo przed chwilą robiliśmy to samo ćwiczenie, tylko że w drugą stronę i już ręce czują te prace i duże kółka do tyłu. Super, teraz zbliżamy. Teraz bierzemy krzesełko, albo jeżeli nie macie krzesełka, no to weźcie sobie stolik, biurko, wykorzystajcie to, co macie w domu. Ja w tym momencie mam tutaj biurko i to na nim będę ćwiczył naszą deskę, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, można wziąć krzesło, podeprzeć je o ścianę, albo postawić na dywanie, tak żeby na pewno nie pojechało, złapać za poręcz, dokładnie to samo, ten sam efekt, więc warto brać na to poprawkę. No i teraz tak, bierzemy. Będziemy ćwiczyli tę naszą deskę, czyli tę pozycję do pompki, ale tej wersji łatwiejszej, czyli z wykorzystaniem jakiegoś stołu. Generalnie chodzi o to, żeby podeprzeć się o krawędź tego stołu, czy krzesła, czy co tam macie pod ręką zrobić. 2,5 kroku mniej więcej do tyłu i w tej pozycji, jak jesteście z biodrami wypchniętymi do tyłu, no to wstajemy na palce i opieramy się na samych dłoni. Tutaj sylwetka musi być wyprostowana, czyli linia nóg musi łączyć się z linią pleców, musi być prosta, plecy są po prostu przedłużeniem nóg, a głowa przedłużeniem pleców. No i w tej pozycji prostej skądinąd, łatwej, tak samo jak krzesełko, niespecjalnie wymagające, nie bardzo jakiejś takiej wydolnościowej właśnie, zadyszki się w tym nie złapie, ale przy tym ćwiczeniu, jak stoicie w porządku odpowiednio, to powinniście czuć przede wszystkim mięśnie brzucha, ale też pracują mięśnie pleców. Te brzucha to raczej w dolnych partiach, ale dalej pracują też mięśnie pleców na całej długości. Pracują też mięśnie skośne. To jest bardzo kompleksowe ćwiczenie, które z czasem oczywiście można przenieść do pozycji pompki po prostu na samej ziemi, ale tak jest dużo łatwiej i tak mniej barki są obciążone. Barki też oczywiście pracują, też można je zmęczyć poprzez takie ćwiczenie, ale no wymaga to na pewno poświęcenia więcej czasu niż na to ćwiczenie i dłużej utrzymania na takiej pozycji niż my to robimy na tych naszych zajęciach. Jeżeli oczywiście chcecie zwiększyć intensywność, to trzeba zrobić krok do tyłu, ale na razie trzymamy się w tej pozycji. Na palcach też stoimy, o tym nie powiedziałem jeszcze, pięty w powietrzu, bo jak przechylamy się, to przechylamy się całym ciałem, no i stoimy i staramy się tak, żeby ten ciężar równomiernie był rozłożony na lewą i na prawą rękę, żeby nie przeciążać którejś z rąk, szczególnie specjalnie tego, żeby utrzymywać. Powinniście czuć w tym momencie, jak tu jest wszystko napięte, przede wszystkim tutaj. Ale jak dotkniecie sobie pleców, to też te mięśnie, szczególnie w okolicach lędźwi, powinny być też twarde, nie? Napięte. Dodatkowo, jeżeli chcecie zintensyfikować to ćwiczenie, efekt, no to można zacisnąć mięśnie brzucha, zacisnąć pośladki. Dodatkowo ciężko zacisnąć mięśnie pleców, ale brzuch i pośladki jak najbardziej da się zrobić. No i trzymamy i jeszcze chwilkę i 5, 4, 3, 2, 1. Super, biodra do tyłu i w ten sposób wychodzimy z naszej pozycji. Ok, było coś statycznego, to teraz przejdziemy do rzeczy bardziej dynamicznych. I myślę, że to jest najlepsza pora na pajacyki. Zatem ręce szeroko, nogi szeroko i skaczemy. Też staramy się, żeby pięty były w powietrzu, żeby nie dotykać podłogi. Lądujemy miękko na palcach. I skaczemy. Jeszcze chwilę. Co tam przyszedł? Patrzę, co tu się dzieje. Co to za podskoki? I 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1,
Super. Bardzo ładnie. Jeszcze trochę nam pozostało. Więc teraz złapmy chwilkę oddech. Jak macie coś do picia, to też jest moment, żeby się napić i skorzystać z tej chwilki przerwy. Okej. I teraz wracamy do naszego krzesełka, które bardzo lubimy. Zatem też kawałeczek odchodzimy od ściany i schodzimy, suwamy się w dół. Tak, żeby było nam wygodnie, nie za nisko, żeby nie było nam zbyt ciężko. Plecy w całości, oparte o ścianę. I siedzimy i czekamy na to, co się wydarzy. Już też powinniście czuć. Jeżeli nie czujecie, to znaczy, że jesteście za wysoko i trzeba troszeczkę zejść. No zrobię to. Tym razem powinno być troszeczkę trudniej już siedzieć, dlatego że zarówno robiliśmy to ćwiczenie, jak i w międzyczasie robiliśmy pajacyki, które też polegały na podskakiwaniu, czyli też uda mocno pracowały. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I przechylamy się do przodu. Super. Rozluźniamy nogi. Jedną i drugą. I teraz pora na nasze biureczko, krzesełko, cokolwiek tam macie pod ręką. Łapiemy się mocno, podpieramy się mocno, zapieramy się tak jak mam wygodnie i przechodzimy do tyłu, 2,5, 3 kroki mniej więcej, tak żeby tutaj prawie utworzył się kąt prosty pomiędzy nogami a plecami, albo żeby ten kąt prosty faktycznie był. No i teraz tak, biodra wyciągamy daleko do tyłu, ręce daleko do przodu. Biodra daleko do tyłu, ręce daleko do przodu, stopy na płasko, całe stopy na ziemi. I daleko biodra do tyłu. Daleko. I teraz prawą rękę trochę bardziej do przodu niż lewą. I zmiana lewą trochę dalej niż prawą. I prawą trochę bardziej niż lewą. I lewą trochę bardziej niż prawą. Ok. I teraz wstajemy na palce, biodra do przodu i podpieramy się w tej naszej pozycji deski. Czyli plecy równolegle do nóg. Bardzo łatwo zrobić to ćwiczenie, jak mamy lustro obok siebie, które faktycznie nam pokazuje, że utrzymujemy tę linię prostą, żeby nie było jakiejś takiej sytuacji, no bo wtedy to nie działa. Albo w drugą stronę, bo wtedy jest po prostu bardzo niewygodnie. Więc linia prosta, tego się trzymamy. I stoimy i czekamy na dalsze postępy. Jeszcze zostało nam około 10 minut, jeszcze trochę, więc trochę damy sobie w kocie jeszcze. Zrobimy na pewno jeszcze jedną serię krzesełka, na pewno jeszcze jedną serię deski. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie nam wszystko ładnie w czasie. I będą jeszcze jedne pajacyki. Musimy dzisiaj trochę się zmęczyć. Zatem stoimy. Jeśli nie czujecie nic w tym momencie, to znaczy, że powinniście zrobić pół kroku do tyłu. I teraz napijcie brzuch, napijcie pośladki. I trzymamy. Jeszcze chwilę. Dla wzmocnienia w ogóle barków, obręczy barkowej, też mięśni klatki piersiowej, można do tego ćwiczenia dodać właśnie takie półpątki w tym momencie. Więc jak tak sobie jeszcze stoimy chwilkę, jeżeli macie jeszcze siłę, może tak dla chętnych, zrobimy sobie 5 półpątek. To nie jest tak, że klatką piersiową musimy dotknąć biurka czy poręczy tego krzesła, tylko
tak do łokci mniej więcej dochodzimy tą klatką piersiową. Ok, piąty raz i trzymamy jeszcze chwilkę. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Biodra do tyłu. Super. Bardzo fajnie. Możliwe, że jutro będziecie czuli lekkie zakwasy też tutaj, jeżeli chodzi o brzuch, jeżeli chodzi o plecy i jeżeli chodzi o nogi. Ale to też w zależności od tego, jaką intensywność na dzisiaj sobie przewidzieliście. Dobra, w takim razie teraz przyszła pora na pajacyki. Zatem znowu staniemy w rozkroku, ręce szeroko i skoczymy. Lądujemy miękko na palcach. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, koniec. Chwila na oddech. Jeszcze moment. Skorzystam z wody. I wracamy do tego naszego krzesełka. Nogi trochę przed ścianą, stabilnie. I schodzimy biodrami nisko, tak, żebyśmy dobrze sobie byli w stanie się utrzymać. No ale im niżej, tym intensywniej. Ja mam tak, no, trochę bardziej niż w połowie zgięte te nogi. No i teraz siedzimy i czekamy dalej. To już ostatni raz krzesełko, dzisiaj już nie będziemy przeginać. Zrobimy sobie krzesełko, zrobimy sobie deskę. I krótkie rozciąganie. I to będzie na dzisiaj wszystko. Zatem siedzimy. Już powinno wam tutaj ładnie wchodzić. Ja już czuję mocno w udach, ale jeszcze wytrzymujemy. I teraz schodzimy minimalnie niżej i trzymamy troszeczkę niżej. I jeszcze chwilkę. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden. I wychodzimy do przodu. Rozumiemy nogi. Super. Złączmy ręce, zrobię koszyczek, żeby te nadgarstki troszeczkę uchronić przed obciążeniem, które za chwileczkę na nim będzie spoczywać. Akurat ta pozycja deski, tej półdeski właśnie z podparciem jest o tyle fajna, że no właśnie naszego układu kostnego tak bardzo nie obciążamy. Mięśnie, które mają pracować, pracują, a
trudno o właśnie jakąś kontuzję, trudno o przeciążenie, więc jak najbardziej polecam jeszcze raz. Zatem podpieramy się 2,5, może nawet troszeczkę więcej, około 3 kroków do tyłu, no też zależy jakie kroki stawiacie do tyłu. W tip-topkach to będzie z 5 albo z 6. Tak myślę, że to jest taka optymalna odległość. No, może z 7 nawet też będzie nieźle. I ręce wyprostowane, biodra na razie do tyłu. I teraz stajemy na palce, podpieramy się na dłoniach. Sylwetka wyprostowana. I tyle. Napinamy brzuch, pośladki. I teraz przesuńcie się troszeczkę do tyłu, pół kroku do tyłu i cały czas stoimy i cały czas trzymamy. Brzuch napięty, pośladki napięte. Jeszcze trzymamy, jeszcze chwilę. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Biodra do tyłu, ale nie puszczamy się jeszcze do oparcia. Biodra do tyłu i takie pół kroku jeszcze do tyłu, tak żeby nasze stopy były w całości na ziemi cały czas, a ręce daleko wyciągnięte do przodu. I teraz maksymalnie biodra wyciągamy do tyłu, wypychamy do tyłu, stopy cały czas prosto, kolana cały czas prosto i biodra maksymalnie w tył. I jeszcze trochę przesuńcie stopy do tyłu. I znowu biodra maksymalnie w tył, stopy w całości stoją na ziemi. I jeszcze troszeczkę dalej, jeżeli możecie, stopy, żeby stały cały czas na ziemi. Napieramy na to biurko czy krzesło, pięty na ziemi, pięty wciskamy w ziemię, biodra wypychamy do tyłu. Wypychamy. I ręce no, automatycznie rozciągają się do przodu, więc teraz pchamy bardziej prawą ręką, w sensie prawą ręką, rękę bardziej do przodu i lewą rękę bardziej do przodu. Cały czas pięty w ziemię, biodra do tyłu. I prawa ręka do przodu i lewa ręka do przodu. Super, krok w przód. Wychodzimy z tej pozycji. No i bardzo ładnie, to wszystkie ćwiczenia wydolnościowe i siłowe na dzisiaj. Zatem stajemy sobie teraz w lekkim rozkroku. I ręce w dół do ziemi i kilka razy pogłębiamy. I do prawej nogi pogłębiamy. I do lewej nogi pogłębiamy. I do środka. I do prawej. I do lewej. I do środka. I do prawej, i do lewej, i do środka. I teraz wstajemy w górę, ręce razem i daleko te ręce do góry i do tyłu. I do tyłu, bioderka do przodu, wypychamy ręce do tyłu. Ok, super, rozluźniamy. I w takim razie jeszcze jedno ćwiczonko. Nogi na krzyż i teraz ręce w dół i w górę, daleko, daleko, daleko i zmiana nóg i ręce w dół i w górę, daleko, daleko, daleko. O.
Teraz ostatnie ćwiczenie, to, którym zawsze kończymy cały nasz cykl ćwiczeniowy. Zatem bierzemy nogę jedną nad kolano, stawiamy tak, żeby było stabilnie, żebyśmy utrzymywali równowagę. Troszeczkę oszukałem, podparłem się w ścianę, to mi o to chodzi. I teraz tak, stoimy w tej pozycji, znajdźcie swój punkt, ten taki stabilny, ręce w górę wyciągamy i jak już jesteśmy stabilni i gotowi, patrzymy się na sufit, znajdujemy sobie jeden punkt i patrzymy się w niego. I 5, 4, 3, 2, 1, super, schodzimy. I teraz zmiana nogi na drugą i dokładnie to samo. Pamiętajcie, że na jednej może wam się stać lepiej niż na drugiej, to jest zupełnie normalne. I teraz stoimy stabilnie, wyciągamy ręce w górę, patrzymy się na sufit i staramy się ustać dalej stabilnie. I 5, 4, 3, 2, 1. I to było na tyle. Dziękuję wam bardzo za ten dzisiejszy dzień. Troszkę inny niż te poprzednie, troszkę bardziej siłowy, ale z wydolnościowymi przerwami. Więc no mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam za tydzień jeszcze kilka razy albo kilkanaście razy. Na pewno spotkamy się na tym treningu online na YouTubie, ale cały czas liczymy na to, że wszystko będzie dobrze. Pandemia będzie uciekała gdzieś hen daleko, a my będziemy mogli wrócić do zajęć Nordic Walking normalnie w terenie. Normalnie przy klubie osiedlowym, tym fizycznym, tym budynku, nie tylko w internecie. Zatem dziękuję wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.